Dzień dobry panie wojewodo, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zanim o ważne sprawy, jeszcze jedna ważna sprawa i pytanie, czy w Platformie Obywatelskiej idzie nowe? Pewnie pan pyta o namysłów. Tak. No, tam mamy zmianę warty. W Namysłowie do Platformy przystąpiło dużo osób młodych. No i przy okazji wyborów uznali, a młodych dość ambitnych bym powiedział, uznali, że lepiej ich oczekiwania i ambicje wypełni ktoś niemal rówieśnik, to ma nieporównanie więcej czasu niż ja. I powiem tak, że nawet tak po refleksji jest mi to trochę na rękę, bo rzeczywiście tych różnych inicjatyw, o których też dzisiaj będziemy mówić, mam rozpędzonych tyle, że rzeczywiście takie małe zluzowanie w obowiązkach mi się przyda. Myślę, że koleżeństwo dobrze wie, że na płaszczyźnie regionalnej tutaj funkcjonuje i będę funkcjonował. Rzeczywiście sporo pan ostatnio działa. W Warszawie wczoraj dyskutowano na temat powstania sieci najciekawszych wsi. Jest pan autorem tego pomysłu. Tak, przyznaję. I dyskutowaliśmy w miejscu niebanalnym, bo w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej Prezydenta Rzeczypospolitej, a więc do faktu wyraźnego wsparcia prezydenta dla odnowy wsi, co miało miejsce ostatnio w Kamieniu Śląskim, dochodzi kolejny fakt zainteresowania tą inicjatywą, która ma na celu poprzez zafundowanie wsiom, gdzie jeszcze zachował się zasób kulturowy na bardzo wysokim poziomie, czy wysokim poziomie, takiej koncepcji rozwojowej, która spowoduje, że poprzez istnienie w sieci będą widoczne i będą mogły oferować to, co u nich najpiękniejsze, gościom z całego kraju, a nawet z zagranicy, bo taka jest idea takich sieci w Europie. Jednym z pomysłów na ochronę tradycyjnej zabudowy i układu ulic na polskich wsiach jest projekt właśnie Sieć Najciekawszych Wsi. Czy ta sieć też obejmie wsie opolskie? Czy to będzie pewien wzorzec zdecydowanie, dla reszty kraju? Zdecydowanie tak. Tutaj chcę powiedzieć, że wsi, w których dziedzictwo kulturowe zachowało się w stopniu wysokim czy bardzo wysokim, jest naprawdę w Polsce bardzo niewiele. Po raz pierwszy została wykonana praca przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Poprosiłem ich o to i udało się ustalić, że ta wstępna pula miejscowości, które trzeba obejrzeć, czy są w stanie spełnić bardzo wyśrubowane kryteria uczestnictwa w sieci, wyśrubowane, bo chodzi o markę premium, to ma być produkt turystyczny z najwyższej półki, jest w Polsce około 130-140, a więc gdybyśmy dodali jeszcze do tego wsie, gdzie dziedzictwo kulturowe można prezentować od strony takich elementów przeżyciowych, to znaczy od tego, że coś się dzieje, że można coś doświadczyć, czegoś się nauczyć, takich wsi tematycznych jest na przykład 60, to raptem okaże się, że ta pula wejściowa do całego procesu tworzenia sieci to jest raptem 200 miejscowości, czyli 0,5% sołectw w kraju. To jest bardzo, bardzo niewiele, ale te 0,5% być może skupia te 30, 40, może 50% walorów takich, że komuś warto z daleka się ruszyć, żeby je zobaczyć. I to jest właśnie o to się tutaj staramy, aby rzeczywiście poprzez tą formułę takiej strategii rozwojowej zachować te zasoby, bo doświadczenia są takie, formalne formy ochrony nie zdają egzaminu. W wielu regionach kraju konserwator zabytków uchodzi za wroga, a wręcz ma zakaz wstępu do najcenniejszej miejscowości. 70% wsi pozbawionych jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. To nie jest najgorsza sytuacja. Plany miejscowe mają być robione przede wszystkim tam, gdzie oczekuje się daleko idących zmian, w szczególności w zakresie budowlanym. Natomiast tam, gdzie nie ma tego typu ambicji, można się bez nich obejść. To, co jest największym problemem w Polsce, to problem mentalnościowy, że to, co stare, nie jest wartością, nie jest cenione i chętnie zamienia się to na inne, na nowe. Wczoraj jeden z ekspertów powiedział w ten sposób, mówiąc o wsi małopolskiej, po co mamy żyć w starym, skoro stać nas na nowe. Jest właśnie to motto, które przyświeca bardzo wielu ludziom, stąd straciliśmy olbrzymią ilość walorów wsi, również niestety na Opolszczyźnie. A kiedy ta sieć najciekawszych wsi powstanie? Jakie są plany? Więc jest założony harmonogram, założony przez kogo? Przez Polską Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi, to też jest nowe dziecko odnowy, która powstała w tym roku, skupia 42 gminy, bym powiedział, takie najbardziej ambitne i zaawansowane w procesach rozwoju obszarów wiejskich. Wzięła ta sieć to na tapetę
I myślę, że jeżeli uda się przekonać przede wszystkim urzędy marszałkowskie, bo one dysponują takimi elementarnymi środkami w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, to wtedy mamy szansę, że po wyłonieniu tej puli startowej gdzieś około roku 2015-16 ta sieć może zaistnieć jako oferta turystyczna. Wczoraj odnotowałem naprawdę spore zainteresowanie nauki, spore zainteresowanie również od strony środowisk, które zajmują się turystyką. Bardzo się udało to spotkanie. To było zupełnie bezprecedensowe, że przyszło aż tylu ludzi, a więc urzędy marszałkowskie, konserwatorzy zabytków, uczestnicy sieci Świat Nauki. Panie wojewodo, program Odnowa Wsi w województwie opolskim istnieje od 1997 roku. Czy ta formuła już powoli się nie wyczerpuje? Czas na zmiany? Słyszałem, że są plany o Odnowie Wsi 2.0. Brzmi to dosyć interaktywnie, komputerowo. Na czym to będzie polegało? W 1997 roku, jak zaczynaliśmy ten proces, to mieliśmy sytuację, jak to nazywali liderzy, że na wsi zaczęło brakować wszystkiego. To znaczy była to faza transformacji, gdzie upadło dokładnie wszystko, prawda? Upadły PGR-y, upadały świetlice, wycofywały się sklepy, placówki banków, no po prostu ludzie patrzyli z przerażeniem, jak ubywa na wsi. Teraz jesteśmy zupełnie w innej fazie, to znaczy tak, wzmocnieni tak. infrastrukturalnie, gdzie te podstawowe potrzeby zostały załatwione, jesteśmy w fazie daleko innej integracji europejskiej, nowe możliwości, ale 16 lat temu nikt nie mówił o tym, że nam młodych zabraknie. Kompletnie tego nie było widać. Teraz widzimy, że nam się społeczeństwo po pierwsze zestarzało. Młodzi głosują nogami i szukają szans w świecie. Są puste gospodarstwa na wsiach czasami. Olbrzymia ilość pustostanów, upadające centra w bardzo wielu miejscowości, szczególnie na pograniczu polsko-czeskim, a więc na pewno pora na zupełnie nowe podejście i to nowe podejście proponuję, żeby było adresowane przede wszystkim do wsi, które mają w programie status lidera i zaawansowanego uczestnika. Jest ich około setki i tutaj myślimy, chcę zaproponować, aby to było 5 takich sieci. Sieci współdziałających ze sobą wsi, tym samym gmin, i je wymienię, mam nadzieję, że pamiętam. Mam mianowicie pierwsze to te, które by chciały być w takiej sieci właśnie najciekawszych wsi, czyli w sieci dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego. I te, które proponują coś od strony przeżyciowej. Kolejna sieć to byłyby sieci wyzwań demograficznych. Kolejna to sieci koszyka produktów, czyli te, które chciałyby się specjalizować w gospodarce, w wytwarzaniu, w wzmocnieniu tej lokalnej gospodarki. Poprzez i produktu regionalnego, tak? Między innymi. Kolejne to byłyby wsie jakości zamieszkania, gdzie koncentrowałyby się właśnie na tym elemencie tak bardzo istotnym dla ludzi, również oczywiście na jakości usług bytowych. No i ostatnia kategoria to wsie przyjazne rodzinie, czyli widzicie Państwo, że w tej koncepcji mamy ten wsad, czy wpływ specjalnej strefy demograficznej. Można powiedzieć, że cały program powinien być spójny w tym momencie z głównym problemem regionu, jakim jest pokonanie, jakie zmierzenie się, wyjście naprzeciw zmianom demograficznym. Panie wojewodo, temat, który się łączy, bo na wsiach mieszkają ludzie starsi teraz w większości. A czy Polska to nie jest rzeczywiście kraj dla starych ludzi? Kończy się pierwszy etap rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych. Czy będzie kolejny etap? Na lata 2014-2020? Bezwzględnie polityka senioralna zaczyna być priorytetem rządu, ale przede wszystkim powinna być priorytetem społeczeństwa, bo raport, który przerzuciłem ONZ-u na temat sytuacji osób starszych w Polsce, sytuuje nas na tragicznej zupełnie pozycji, gdzie w Polsce sensu życia nie widzi podobno ponad 60% osób powyżej 50 roku życia, gdy w Niemczech sens życia widzi 100%, a w ateistycznych Czechach 89% prawie. Więc te dane rzeczywiście są alarmujące. Właśnie. Coś jest nie tak. Więc dyskutowano od wczoraj dosyć. Ja się zajmuję tym bardzo intensywnie od dłuższego czasu i chciałbym zrobić dla seniorów jak najwięcej. Powiem o takim jednym elemencie, który dla mnie stanowi taki absolutny wyrzut sumienia. Nie dlatego, że ja za to odpowiadam, ale dlatego, że reprezentuję świat polityki, świat spraw publicznych. Otóż
na województwie mamy Polski Związek Emerytów i Rencistów. Ten związek skupia 21 tysięcy ludzi. Tylko chyba związki wędkarzy czy strażaków mogą, mogą mieć więcej, czy porównanie więcej. Działkowcy mają więcej. Ale to też ludzie przeważnie starsi. Otóż, okazało się, że po wydatkowaniu naprawdę dziesiątków milionów euro na informatykę w regionie, a w skali kraju myślę, że setek albo nawet ponad miliarda euro, ten związek nie ma sprzętu komputerowego, nie ma dostępu do internetu, nie ma kompetencji informatycznych. Tak? Wystąpiłem w którymś momencie do wszystkich banków spółdzielczych, tam gdzie jest 18 oddziałów. Wie pan, że nikt nie odpowiedział? W tej chwili pomoże mi Górażdży Cement S.A., pomoże jeden z banków. Także myślę, że niedługo się okaże, że będzie można dostarczyć te komputery, ale proszę zwrócić uwagę, to była sytuacja taka, jak gdyby zaoferowano ludziom instrukcję do łowienia ryb, nie dając nawet wędki. No katastrofa. Więc myślę, że tutaj trzeba zrobić szczególnie wiele, bo kompetencje cyfrowe są kluczem do stworzenia całej gamy, nie powiem, że usług, ale całej sfery obsługowej dla osób starszych, zaczynając od teleopieki, przechodząc przez różnego rodzaju serwisy, które mogą być świadczone wtedy, kiedy osoba starsza jest w stanie się ze światem łączyć. Jednocześnie jest to oczywiście medium kontaktu, komunikacji i myślę, że w tej sprawie powinniśmy zrobić bardzo dużo. Tak samo jak nowy system opieki, wsparcia i pomocy dla osób starszych, gdzie muszą się pojawić zupełnie nowe formy, które są u nas nieobecne. Muszą domy dziennego pobytu, ale takie domy, których można osobę starszą zostawić na kilkanaście dni, nawet na miesiąc, żeby ona w bardzo dobrych warunkach była zaopiekowana wtedy, kiedy ludzie, którzy są związani osobą starszą, muszą załatwić sprawy życiowe, a po prostu odpocząć jak każdy normalny człowiek. Muszą się pojawić tak zwane apartamentowce dla seniorów, mieszkania serwisowane, cała pula rozwiązań, które funkcjonują w dojrzałych demokracjach i o wyższym standardzie cywilizacyjnym, a których u nas jeszcze po prostu nie ma. No, w Polsce brakuje też lekarzy geriatrów, jest ich 300. To przy starzejącym się społeczeństwie niewielka liczba. No to jest właśnie to, że za problem polityki senioralnej musimy się wziąć wszyscy, od kościoła, poprzez struktury samorządowe, państwowe, organizacje pozarządowe, po różnego rodzaju środowiska, które powinny się reorientować. Również oczywiście polityka w zakresie systemu ochrony zdrowia, kształcenia kadr medycznych też musi się orientować. Ja powiem w ten sposób, z radością obserwuję, jak reorientują się nasze państwowe wyższe szkoły zawodowe i ta w Opolu Medyczna i ta zawodowa w Nysie, gdzie rzeczywiście ta polityka senioralna zaczyna być obecna. Ciekawe jest to, że skupienie naszej uwagi w regionie na tym temacie spowodowało, że nagle studenci są zainteresowani i ta szkoła medyczna... Studiowaniem takich kierunków. Tak, zwiększyła nabór, gdy w innych szkołach to zaczyna brakować. Także to, że mówimy o tym, że skupiamy na tym uwagę, ma gigantyczny sens i róbmy to. Proszę również dziennikarzy i wszystkich, abyśmy się tym interesowali, bo to jest największe wyzwanie cywilizacyjne, jakie stoi przed Polską. Właśnie to. Polityka senioralna. A jeszcze na koniec zapytam, bo jakby my też wsłuchujemy się w głos seniorów. Najczęściej narzekają na niskie emerytury i na kolejki do lekarzy. To jest dzisiejszy telefon nawet naszej słuchaczki. Jakby sądzę, że seniorzy sami by sobie świetnie radzili, tak jak na Zachodzie sobie radzą, gdyby mieli za co sobie radzić. Czy jest szansa, że te emerytury będą wyższe kiedykolwiek dla ludzi starszych? No i dla nas też, bo jesteśmy też w takim wieku, że też myślimy już o emeryturze. Musimy wiedzieć, że państwo nie da więcej, nie może dać cała gospodarka, a my jesteśmy w stale relatywnie jeszcze nie za bogatym społeczeństwem. Ale będziemy absolutnie kiedyś. Absolutnie na dorobku. Jest nadzieja. Tak, perspektywa kiedyś nie bardzo interesuje współczesnych emerytów, bo oni już nie za bardzo tego doczekają, a doczekają to ewentualnie wtedy, kiedy będą naprawdę bardzo starzy i ich zdrowie na niewiele już pozwoli. Więc cóż, historia zabrała nam 45 lat, gonimy i końca gonienia nie widać. Powiem w ten sposób, im więcej przyniesie gospodarka, tym więcej będzie do podziału, tym więcej będzie można
systemie emerytalnym umieścić pieniędzy, bo to oznacza tak, ludzie muszą pracować, żeby ten system był wydolny. Co nie znaczy, że na przykład w systemie ochrony zdrowia nie powinniśmy zrobić dość radykalnych zmian, które spowodują, że specjalista, przede wszystkim specjalista, będzie dużo łatwiej dostępny, bo tam najwięcej się traci czasu. Nie tyle narzekamy na przykład na szpitale, ale właśnie tutaj na ten element nie potrafimy się przebić do leczenia. To jest największy problem i tutaj są olbrzymie problemy nie tylko systemowe, ale również związane z etyką lekarską i funkcjonowaniem ludzi, bo przecież zdarza się, że do mnie dzwonią ludzie i mówią, czekaliśmy, lekarz nie przyszedł, a jak przyszedł, to nawet nie powiedział, dlaczego się spóźnił. Ryszard Wilczyński, wojewoda opolski, dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Polecam się na przyszłość. Tematyka senioralna jest tak ważna, że myślę, że będziemy spotykać się częściej. Dziękuję.